Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę Państwa, dużo się wydarzyło, dużo się zmieniło. Codziennie coś nowego. Nikt nie pomyślał, że internet wymyślał. Nikt nie pomyślał, że telefon komórkowy wymyślą. No i bez telefonu komórkowego nikt nie może żyć. Chociaż są ludzie, którzy nie potrafią, nie umieją, nie chcą się nauczyć tego, jak się wysyła SMS-y, proszę Państwa. Ludzie nie chcą, no bo po prostu po co im to wiedzieć, skoro to diabeł wszystko wymyślił. No swoją drogą internet to jest tak jakby, wiecie Państwo, żywy organizm nowy, człowiek jakiś, ktoś nowy, ktoś inny. Gdy nadaje ktoś inny, tak, ktoś obok, jako obce ciało. Tutaj dużo mówiliśmy na temat obcego ciała, że jest to rzecz niebezpieczna dla Polski, szczególnie niepotrzebna właściwie, obce ciało, na przykład jako firmy pozabankowe, pożyczkowe, które pożyczają na lichwę, najchętniej na weksel i tak dalej. Proszę Państwa, firmy wszelkie takie. Obce ciało z Malty, no na przykład Peratum Bank, prawda? Ja to pamiętam, raz tutaj był telefon do banku Peratum, no i ta babka na infolinii nie mogła pojąć, że jakiś inny głos rzekomo słyszy niż ten, kto właścicielem jest tego konta, prawda? No. I po prostu trzeba było się wyłączyć, czy ona się wyłączyła, to już było tak kilka razy dziwnie, no, że Feratum Bank przegrał. Ale ja myślę sobie, żeby tak za Dawidka jakaś ciotka zadzwoniła i chciała zapłacić, no to czy ten bank by stracił, czy co? No, ale oni uważają, że oni by stracili. No to, no, może na autorytecie. No, prawda? Także przegrali sromotnie i sądy umarzają ludziom pożyczki, umarzają wszystko, niech sobie sami płacą, gdy nadaje nasze. Na swoją drogą u nas teraz są inne problemy w Warszawie, proszę Państwa. Teraz jest święto, jest festiwal, LGBT festival right here in Warsaw, in Kinoteka Cinema. In the center of Warsaw. Welcome. Do 12 macie Państwo jeszcze czas. Do 12 jeszcze czas. A to dzisiaj to już jest 7. No to jeszcze sporo kina goszczą różne w Polsce, bo tutaj to tylko to jedno. Bo tak może być, może jeszcze coś Trzaskowski wymyśli. Na razie, proszę Państwa, tu w Warszawie. A dzisiaj mamy Epokalipsa o godzinie 21.15. No, ja tam nie będę, bo jestem w pracy, ale bym chętnie tam chciała ten film obejrzeć. No, miałyśmy w tym filmie grać, ale może zwłaszcza dlatego, żeśmy tam nie grały. Ja tam się nie spieszę zobaczyć. Taki nasz znajomy aktor Strike, proszę Państwa, będzie z Chorwacji, zdaje się, z Chorwacji. Będzie występował, który jest sparaliżowany, mieszkał. Proszę Państwa, zawsze w Berlinie, zdaje się, w Niemczech, w Berlinie, tak? Ale ponieważ jak był tam gdzieś na Chorwacji, zaraził się tą chorobą. No i co dziwne, wrócił tam po prostu. Tak mu Chorwacja się spodobała, że choroba nie jest straszna, nie jest groźna. I on tu przyjeżdża do Polski grać w filmach Małgi Kubiak, proszę Państwa. I raz go widziałam przed blokiem Małgi Kubiak, że po prostu myślałam, że to jest jakiś bezdomny, się czołga, coś kuśtyka, opiera się o ściany, szuka, czego szuka, gdzieś chce wejść. No, a to był nasz Strajk, ja jeszcze go nie znałam. I dopiero u tej Małgi... Ona mówi, coś nie, to przecież jest mój aktor. No, jeden z tych moich wielu. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że. Proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Zaraz będziemy reklamować też festiwal LGBT. Right, ja w każdym z tych filmów będzie reklama festiwal LGBT. Ale chociaż ten kafelek pokażemy Państwu. Zapraszamy. Także gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra, Kafelek. Także proszę Państwa, 10. festiwal
LGBT right here in Warsaw, and you have to come, and you have to be. So welcome, welcome, and again, welcome and welcome, proszę pani. Welcome and welcome. Także edycja, proszę państwa, jubileuszowa LGBT Festival right here in Warsaw. And you have to be welcome, welcome and welcome, welcome again. Welcome, welcome, welcome. Gdy nadaj nasze radio, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I tutaj mamy w programie takie różne nowości, ciekawości. Droga widzko, drogi widzu. Jubileusze to często okazja do podsumowań. No właśnie, będzie podsumowanie. Korzystając zatem z okazji, warto odnotować, że LGBT Film Festival stał się największym w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzeniem kulturalnym, prezentującym kinematografię z pojemnego, kolorowego parasola LGBT. A ta przez ostatnią dekadę zmieniła się zasadniczo, stając się chcąc, nie chcąc papierkiem lakmusowym rozpędzonej, zmieniającej się rzeczywistości. A my niestrudzenie podążamy za tymi filmami, zapraszając Was do tej właśnie fantastycznej podróży przez świat z pozycji kinowego fotela. Także zapraszamy Państwa do fotela, do fotela. Starczyło miejsc, starczyło miejsc, starczyło, starczyło. Na otwarciu teraz, proszę Państwa, gdy 5 to było. O 20.30 film Jose. No, piękny, niepiękny. Zapraszamy. I przesyłam te buziaczki. Ale że proszę jeść kaczki. Proszę jeść kaczki. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. W międzynarodowym obiegu festiwalowym z jednej strony coraz rzadziej pojawiają się filmy pokazujące osoby nieheteronormatywne jako ofiary współczesności, osoby w najlepszym przypadku godne politowania i taniego współczucia. Na ekrany festiwalowych kin trafiają filmy pełne afirmacji rozmaitych życiowych i ludzkich konstelacji, które zamiast kolejny raz wracać do bolesnej niejednokrotnie rzeczywistości, rozbierają na czynniki pierwsze coraz bardziej złożoną, wymykającą się prostym klasyfikacją rzeczywistość. Z drugiej strony światowa kinematografia niczym najczulszy radar wciąż odnotowuje miejsca, w których rzeczywistość wymaga naprawy. I to olbrzymie spektrum wrażliwości i złożoności współczesnego świata. Niestrudzenie od samego początku istnienia festiwalu w Polsce chcemy Wam pokazać, wybierając nietuzinkowe tytuły z najważniejszych międzynarodowych festiwali, takich jak Cannes, Berlinale czy festiwal w Wenecji. Warto przy tym zwrócić uwagę na mnogość gatunkową filmowej ekspresji, bo obok fabuł szukamy dla Was dokumentów czy coraz bardziej rozpychających się na filmowym rynku krótkich metraży, a te w ostatnich latach to prawdziwe rarytasy, więc krótkie metraże. No, ja to właśnie też specjalizuję się. Jak nie w bardzo długich filmach, to też w bardzo krótkich, że ten Jasza, który się strasznie postarzał, bo tak krytykował, bo mówi, że Boże, takie krótkie filmy, mówi Elżbieto, chociaż minutę, żeby trwał, a tutaj reklamowali filmy sekundowe, kilkunastosekundowe. No dobrze, jesteśmy akurat przy tym temacie. Tak. Zapraszam serdecznie. Na jubileuszową i każdą kolejną edycję LGBT Film Festiwalu zapraszamy wszystkich i wszystkie. Żadne podziały nas nie interesują. Jesteśmy po prostu human friendly. Do zobaczenia w całej Polsce w najbardziej urozmaiconych konfiguracjach, jakie Wam tylko przyjdą do głowy.
Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. Czyli widzicie Państwo, że program jest bardzo ciekawy w naszym radiu, wyjątkowo oryginalny. My powiemy wszystko, my się niczego nie boimy, ze względu, że chcemy powiedzieć prawdę i po drugie, po trzecie, po czwarte, że pełnimy misję. A jak ktoś pełni misję, to i za darmo będzie głosił, bo prawda jest ważniejsza. Państwo zobaczą, jak nasi bracia na przestrzeni lat, tutaj choćby w Polsce, która też jest jakby tym terenem dzikim, bardzo się poświęcali. Bo ja wiem, że każda myszka swój ogonek chwali, religia katolicka będzie swój ogonek chwaliła, ale my tu jesteśmy bardzo do bólu szczerzy i oryginalni i nawiązujemy do czasów Chrystusa, a nie do jakiejś religii, która gdzieś tam kiedyś powstała na drodze synkretyzmu w 325 roku, gdzie Konstantyn Wielki połączył różne religie cuzamen do kupy na glans, w związku z czym wszedł też kult słońca. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że te aureole, które są nad głowami świętych, to jest pozostałość po kulcie słońca. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Jezus w ogóle był rysowany, malowany na rydwanie słonecznym, że leciał, prawda? Kult słońca. Także, proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie. I te aureole, wszystko to, co jest nad głowami ludzi, ale na czym ten Jezus przyleciał, prawda? Zresztą też były różnego rodzaju zapytania, że gdzie Jezus był, jak skończył 12 lat, gdzie on poleciał, gdzie i po co, prawda? Że był prawdopodobnie na Dalekim Wschodzie po różne filozofie, żeby zaczerpnąć, bo żeby tu głosić i pełnić misję, to Nie, proszę Państwa, to nie o to chodzi, żeby pełnić misję, żeby pełnić, aby pełnić, tylko chodzi o to, żeby pełnić wolę Bożą, wolę Jahwe. I tutaj, ponieważ katolicy zagubili imię Boże Jahwe, a Biblia była sponiewierana, była na stosie palona, ludzie byli z tą Biblią paleni na stosie, no to zrozumiałe jest, dlaczego w ogóle Jahwe też przestał być w Biblii, bo słowo Jahwe 6, ja to ciągle mówiłam, proszę Państwa, że około 6000 razy w Biblii, bo tam, gdzie na co nie spojrzeć, to wszędzie było Jahwe, prawda? Powinno być. Ale to nawet jest 7000. No, przecież ja nie będę tego liczyć. 7000 to przecież to jest imię Jahwe, to jest imię Boże, ale tam są całe zdania, po 10, po 15 zdań pomiędzy tym słowem Jahwe, prawda? Jako imię Boże miało prawo być bardzo często w Piśmie Świętym i to jest oczywiste, to jest zrozumiałe. Dlatego wróćmy, proszę Państwa, wróćmy nie do jakiejś trójcy wyssanej z palca pogańskiej trójcy. Tutaj mówimy o tych różnych trójcach. Dlaczego? To jest troszeczkę parodia tej fałszywej trójcy, która wzięła się nie wiadomo skąd. Jakby ktoś chciał się uprzeć, to by doszedł, skąd się wzięła, bo przecież trójce w pogańskich kulturach, religiach różnych obcych, dalekich, bliskich, dalekich, raczej dalekich, były. No i te trójce były tu zaadoptowane jako może jedna trójca, a te trójce, które my tu pokazujemy, to są parodie tej jednej nieprawdziwej. Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie Baby Langström Extra. Oczywiście, że tych nauk, tych kultów jest dużo więcej. Nauka o duszy nieśmiertelnej, piekło, to wszystko jest tak powiązane diabelsko, że po prostu jak Izraelici przychodzili do Ziemi Obiecanej, mieli tysiące ostrzeżeń od Jahwe, żeby nie zadawali się z poganami, ze względu, jeżeli chodzi o, i to głównie o kult zmarłych. No. Wróżby, czary, magia, to jest demonizm i Bóg Jahwe zawsze ostrzegał. Ale jak to się stało, że i to się dało zaasymilować po jakimś czasie, że nawet i w świątyni Salomona kult, proszę Państwa, różny był. Bala, Tammuza, Molocha, no różne rzeczy
Izraelici wszędzie byli, wszędzie wszystkiego dotknęli i tak jak to Janek Witek mówił, że tam gdzie by oni się nie pojawili, to wszystko doprowadzili do ruiny i potem, że ich nie było, to było potem niby, ale wcześniej, no to przecież jak szli przez te narody pogańskie, to oni byli bardzo wścibscy i ciekawi, że to wszystko przejmowali i to się tak przewałkowywało, przerabiało, to przecież wiadomo, że to forma mogła być podobna, ale treść troszeczkę się zmieniała. Wścibscy, no Żydzi są strasznie wścibscy. Ja wczoraj siedziałam, proszę Państwa, też w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ale już nie chciałam tam iść na górę, tylko siedziałam przy tym barku, no i siedziały tam takie dwie Żydóweczki, czy trzy nawet, może i czwarta, tam jeszcze była. To się tak, były takie momenty, że one się strasznie tu gapiły na mnie, że ja się nie oglądałam, ale to wiedziałam, wyczuwałam, że się gapiły. To takie dziwne, prawda, że ludzie są tacy jacyś wścibscy. Żydzi byli bardzo wścibscy i wszędzie wszystkiego ciekawi, dlatego też przejmowali kult pogański, kult bożków, co Jahwe się nie podobało. Potem byli tacy tak zwani oczyszczacze. No na przykład wspaniałym oczyszczaczem był król Jozjasz, który rozbił tysiące bałwanów pogańskich. To pięknie namalowano w książce dla dzieci. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi.